Polskie Radio Białystok. Powiedz bardzo, jak to jest, jak się ma, no, dwie czy trzy sytuacje takie, że co najmniej jedna bramka powinna paść, a nie padać. Nie no, myślę, że dwie to jest minimum, gdy ja sam powinien strzelić, plus zespół następne 3-4 i nie grałem po prostu takiego meczu i ciężko mi coś więcej powiedzieć, no bo byliśmy no lepsi, myślę, że każdy to powie, nawet zawodnicy Pogoni pewnie przyznają, że byli gorsi w tym meczu, ale takie mecze trzeba umieć przepchnąć i oni to zrobili, więc no nam się nie udało, oni zrobili wszystko co mogli. Trzy punkty zostają u nich, ale no, tak jak powiedziałem, byliśmy na pewno dużo lepsi. Musimy te bramki strzelać, bo to jest po prostu no niemożliwe, że ta piłka dzisiaj nie wpadła. No. Była jedna sytuacja, w której można było w tej jednej tylko zdobyć dwie bramki. Oczywiście to niemożliwe. Najpierw Andrzej druga penetracja w piłkę w ogóle, a potem ona spadła tobie na pierwszy, drugi metr. Nie wiem, tam ktoś zablokował, nie trafiłeś? No, zablokował to właśnie. No, dlatego mówię, że to jest po prostu no, niemożliwe, że z metra jeszcze piłka się przelewa nad poprzeczką, nawet jeśli ktoś no, zdążył zablokować, no to no, powinna wpaść, a nie z metra jeszcze minąć poprzeczkę, więc no, nie mieliśmy szczęścia w tym meczu, ale szczęście trzeba pomóc czasami i musimy strzelić bramki.